Czy masz świadomość? Czy jestem zdolny do zła? Chcę, żebyś wciąż zadawał sobie to pytanie podczas naszej wędrówki po nieznanych przestrzeniach. Filip Zimbardo, efekt Lucyfera. Jedynym koniecznym warunkiem triumfu zła jest to, żeby dobrzy ludzie nie robili nic. Brytyjski mąż stanu Edmund Burke. Czy osobowość opornych jest różna od osobowości ślepo posłusznych? Wcale nie. Nasza koncepcja banalności heroizmu utrzymuje, że ci, którzy dokonują heroicznych czynów w jakimś szczególnym momencie, nie są zasadniczo różni od tych, którzy tworzą główną grupę osób łatwo podporządkowujących się. Filip Zimbardo, efekt Lucyfera. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan profesor Bogdan Wojciszke, który był dyrektorem Instytutu Psychologii PAN, jest obecnie prodziekanem do spraw nauki Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie i co najważniejsze dla mnie, jest też recenzentem książki Efekt Lucyfera Filipa Zimbardo, który został wydany kilkukrotnie przez PWN. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę Państwa, dla tych, którzy będą nas odsłuchiwać w jakimś innym momencie, chciałbym zaznaczyć, że rozmawiamy 11 lipca 2023 roku w 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu. I pierwsze pytanie jest takie, co wspólnego ma ludobójstwo na Wołyniu ze stanfordzkim eksperymentem więziennym? No przede wszystkim oba te zdarzenia były wstrząsające. To jest oczywiste, ale one też oba pokazują taką ludzką specyfikę, z której sobie niekoniecznie zdajemy sprawę na co dzień. To jest bardzo silny wpływ czynników sytuacyjnych na nasze postępowanie. Zwykle sądzimy, że ludzie postępują tak jak postępują, dlatego że mają określone cechy osobowości. Natomiast zarówno przypadki masowych morderstw, takich jak to na Wołyniu, jak i ów stanfordzki eksperyment Filipa Zimbardo pokazują, że w zasadzie każdy z nas jest, można z niego wydobyć zło. Co prawda także i dobro. Ale że to sytuacja w dużym stopniu decyduje, czy to zło zostanie z nas wydobyte. To nie jest tak, że tylko źli ludzie zachowują się źle, że także dobrzy ludzie zachowują się źle, kiedy się znajdą w takiej sytuacji, która do tego skłania. A panie profesorze, jakby pan mógł, bo o Wołyniu myślę, że większość Polaków wie, co się tam działo, natomiast stanfordzki eksperyment więzienny może nie dla wszystkich słuchaczy jest znany. Jakby pan mógł powiedzieć, co takiego on, co się za nim kryje? Znaczy sam eksperyment, no w sensie metodologicznym, no był taki sobie, nie polecałbym go, natomiast w sensie wydźwięku, znaczenia, jakie on ma, jest bardzo interesujący, bo on właśnie pokazuje, że sytuacja może nas skłonić, nawet kiedy jesteśmy zupełnie przyzwoitymi, przeciętnymi ludźmi, do postępowania w bardzo zły sposób. Ten eksperyment polegał na tym, że 20 paru młodych mężczyzn, którzy byli starannie sprawdzeni pod względem swoich tendencji w taki oto sposób, żeby nie mieli niczego chorego w swojej osobowości, zostało zrekrutowanych do roli czy to więźniów, czy to strażników
i odgrywali te role z takim całym realizmem w sztucznym zwięzieniu, które zostało skonstruowane przez Timbarda na Uniwersytecie Stanforda. Cały eksperyment był zaplanowany na 2 tygodnie, natomiast po 6 dniach został skończony gwałtownie z tego względu, że sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli. To znaczy strażnicy zaczynali tak dręczyć tych więźniów, bardziej niż to dzieje się pewnie w rzeczywistych więzieniach. Z kolei sami więźniowie stawali się coraz bardziej aspołeczni, coraz bardziej niewspółpracujący. No i to się zamieniało w taki Armagedon powoli, bardzo przykry, pełen niemoralnych zachowań. Także zdecydowano się po 6 dniach przerwać ten eksperyment. Natomiast to, co było tutaj najbardziej wstrząsające, to to, że zupełnie normalni ludzie tak silnie weszli w rolę, czy to strażników, czy to więźniów, że trzeba było rzecz całą zatrzymać, ponieważ groziła ona no, po prostu mordami, takimi, które miały miejsce na przykład na Wołyniu. Ja nie ukrywam, że w momencie, kiedy przyjrzałem się bliżej temu, co się działo na Wołyniu, bo przez wiele lat dorosłego życia jakby nie przyglądałem się tej sprawie, to zacząłem intensywnie szukać odpowiedzi na to, co tam się, dlaczego miały miejsce tak okrutne mordy, bo w cudzysłowie powiem, że rozumiem, jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić to, że ludzie zabijali innych ludzi podczas wojny. Natomiast jak przeczytałem listę sposobów zabijania na Wołyniu, opublikowaną między innymi w książce Ludobójstwo niepotępione, no to naprawdę nie byłem w stanie tam po prostu czytać tego wszystkiego i szukając odpowiedzi, no siłą rzeczy ktoś, kto szuka głębiej, no to natyka się na książkę Zimbardo i na efekt Lucyfera. Co? Proszę odszyfrować tytuł tej książki. Efekt Lucyfera, czyli Lucyfer był takim ulubionym aniołem pierwszej rangi, ulubionym przez Boga, który wszakże mu się sprzeciwił, z próżności, z dumy, z egoizmu, no i został strącony do piekieł jako ten, który zawiódł zaufanie i zasłużył na najsilniejszą karę. Czyli to ten efekt Lucyfera, no to jest taka nazwa, no właściwie upadku moralnego, który się może każdemu człowiekowi przydarzyć. I idea jest taka, że żadne szczególne cechy, które człowiek ma, przed tym nie zabezpieczają. Dlatego to jest takie wstrząsające zjawisko, że każdy z nas no, może stać się złym człowiekiem, postępować jak zły człowiek. No i teraz oczywiście nasuwa się samo pytanie, co sprawia, że ludzie, dobrzy przecież ludzie czynią zło. Ludzie generalnie uważają się za dobrych. Ja kiedyś pytałem próbę ogólnopolską o to, jakie cechy sobie ludzie przypisują, to najchętniej przypisywanymi cechami są moralność i uczciwość. Aż 98% Polaków uważa, że są moralni i uczciwi. No a z drugiej strony mamy 100 tysięcy policjantów, którzy pilnują tych niecałych 2%, którzy nie są moralni uczciwi, więc to jest jakiś jednak paradoks. No i psychologowie oczywiście od dawna poszukują tych czynników, które sprawiają, że dobrzy ludzie czynią zło. No i jest ich sporo. No na przykład, jeżeli myślimy o takiej historii jak ludobójstwo na Wołyniu, to tam się pojawia przede wszystkim konformizm wobec swoich.
To znaczy ludzie się nawzajem, no jak gdyby zarażają tą przemocą i to jest oczywiście narastający proces, który jednak narasta bardzo, bardzo szybko. I tutaj takim no, głównym mechanizmem jest to, że ulegamy tym swoim, z którymi się utożsamiamy i to, co robią inni, staje się taką lokalnie obowiązującą normą i działamy tak, jakby to było przykazanie boskie. Jest też tak, że temu towarzyszy, znaczy szczególną rolę tutaj odgrywają konflikty międzygrupowe, my kontra oni. W przypadku Wołynia to byli Ukraińcy kontra Polacy. I to jest tak, że my siebie widzimy jako jednoznacznie dobrych i moralnych, natomiast onych widzimy jako wcielenie zła, a właściwie bardzo szybko następuje taki proces dehumanizacji, czyli odczłowieczenia tych naszych przeciwników, czyli odmawiania im po prostu bycia człowiekiem, że oni nie są ludźmi w istocie, oni są jakimiś tam insektami, zwierzakami, którzy nie zasługują na ludzkie traktowanie, w stosunku do których nie obowiązują normy moralne. No tutaj jeszcze ważne chyba jest to, że zdziwienie może potęgować fakt, że ci ludzie się po prostu na co dzień przez lata znali i byli dobrymi sąsiadami. Tak, właśnie to jest zresztą dosyć powszechną cechą konfliktów takich właśnie, szczególnie etnicznych, że to sąsiedzi zabijają sąsiadów. I to jest bardzo trudne do zrozumienia. To jest jakiś skok, zmiana percepcji. Przestajemy widzieć pojedynczego człowieka, naszego sąsiada właśnie. Zaczynamy widzieć go jako przedstawiciela tej grupy obcej, która tak naprawdę w ogóle no, nie ma statusu człowieka. I to jest tak, że zwyczajne zło to ludzie bardzo często czynią z powodu egoistycznych pobudek, po prostu dla zysku. Tak? To jest najczęstsza przyczyna nieuczciwości. Natomiast w przypadku takich konfliktów międzygrupowych to tu się zmienia istota sprawy, bo to jest jak gdyby walka dobra ze złem. Ten egoizm ustępuje takiemu właśnie egoizmowi grupowemu, ale to nawet nie jest odczytywane w ten sposób przez samych uczestników. Jest to po prostu walka dobra ze złem. No i to zło jest takie, staje się bezosobowe i właściwie nic nie powstrzymuje już przed wyrządzaniem najgorszych krzywd innemu człowiekowi. To ja jeszcze dopytam, bo pan już, bo Zimbardo wspomina o tym, że są trzy siły. Siły osoby, siły sytuacyjne i siły systemu. Pan już wspomniał o siłach sytuacyjnych i trochę o tych siłach osoby. No, jakby mógł pan powiedzieć albo więcej o tych dwóch siłach, albo jeszcze dodatkowo o tej sile systemu. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No, jeśli chodzi o siły systemu, to tutaj taką dobrym przykładem jest posłuszeństwo wobec autorytetu. Otóż oprócz tego eksperymentu Zimbardo mamy szereg innych badań dotyczących właśnie posłuszeństwa wobec autorytetu. One zostały wykonane
przez takiego badacza, który się Stanem Milgram nazywał, i on się przygotowywał w latach 60. dawno temu do wyjazdu do Niemiec. Chciał tam badać Niemców jako taki szczególnie uległy wobec zbrodniczych autorytetów naród i przygotował taką sytuację, której można byłoby mierzyć natężenie posłuszeństwa wobec autorytetu i manipulować stopniem tego posłuszeństwa. Sytuacja była prosta. Właściwy badany występował w roli nauczyciela, który sprawdzał, czy jego uczeń, którym był podstawiony mężczyzna, wyuczył się dobrze tam takich skojarzeń typu czerwony, okno albo czarny, lampa. No i on potem zapytywał czarny i jak tamten odpowiedział lampa, to dobrze, ale jak się myli, to wtedy autorytet w postaci Milgrama ubranego w nakrochmalony biały fartuch nakazywał mu kopnąć prądem. I po każdym kolejnym błędzie to natężenie tego prądu było coraz większe. I to, co Milgram wykrył, wstrząsnęło nim. Po pierwsze, okazało się, że wcale nie musi jechać do Niemiec, że zwyczajni Amerykanie zrekrutowani drogą ogłoszeń prasowych w 65% ulegali aż do końca, czyli byli w stanie zabić na rozkaz autorytetu, autorytetu, który był takim sytuacyjnym autorytetem. Nie miał on za sobą żadnej policji, żadnej możliwości stosowania przemocy. Miał tylko czysty autorytet. No i to wstrząsnęło ludźmi, to odkrycie, że ludzie są w stanie ulegać bardzo, bardzo mocno i dosyć powszechnie, bo jednak 65% to jest znaczna większość, takim autorytetom, które nakazują robienie czegoś złego. No i to jest jeden z przejawów takiego czegoś, co się nazywa sytuacjonizmem, czyli takiej idei, że sytuacja wyznacza postępowanie człowieka, a nie osobowość, a ta sytuacja, no to przede wszystkim to jest zorganizowany system. No, przykładem tutaj jest właśnie ten autorytet, który ma prawo nakazywać różne, także niemoralne postępki. No właśnie, to tutaj znowu odwołam się do Zimbarda, do jego książki, do przykładu z książki Efekt Lucyfera, bo autor opisuje historię torturowania Irakijczyków przez Amerykanów, przez żołnierzy amerykańskich w więzieniu Abu Ghraib koło Bagdadu. Jaka lekcja płynie z tej historii? No to była wstrząsająca historia, która polegała na tym, że jeńcy arabscy byli poddawani daleko idącym torturom przez właściwie taką gromadę niemalże nastolatków, bardzo młodych żołnierzy, z których żaden nie miał żadnego doświadczenia w postępowaniu z więźniami i oni byli właściwie pozostawieni bez żadnego nadzoru. I to prowadziło do daleko posuniętych nadużyć, do torturowania tych ludzi. I to był po prostu przykład bardzo źle skonstruowanego systemu kontroli tych więźniów, gdzie nie obowiązywały żadne reguły cywilizowanego świata, gdzie tym młodym ludziom pozostawiano całkowitą dowolność i to bardzo szybko zamieniło się w taki samonapędzający się mechanizm daleko posuniętej agresji. Ja tutaj czytając książkę,
zwróciłem uwagę na zachowanie wojskowych, na zachowanie dowództwa sił amerykańskich, którzy twierdzili, że to są tylko pojedynczy żołnierze, tak zwane zgniłe jabłka w skrzynce, które jak się je usunie ze skrzynki, no to po prostu problem przestanie istnieć. No i Zimbardo wykorzystuje tą metaforę skrzynki do tego, żeby mówić o tym, że te jabłka to są te siły sytuacyjne, osobowe. Skrzynka sama jako taka jest tymi sytuacyjnymi siłami, o których pan wspomniał, profesor. Natomiast ten, kto tworzy skrzynkę, to jest tą siłą systemu. I on najczęściej zupełnie jest, jesteśmy nieświadomi tej siły tego, kto tworzy tą skrzynkę. Tak, no to prawda, że ludzie często konstruują takie systemy, nad którymi tracą kontrolę i nie zdają sobie sprawy z tego, do czego prowadzi brak jasnych reguł postępowania i brak przejrzystości, czyli taki brak takiej konieczności wytłumaczenia się z własnych decyzji i z własnego postępowania. To przejrzystość to jest niesłychanie ważne pojęcie. To jest takie pojęcie, które opisuje, które w szczególności pasuje do relacji władzy. To znaczy, że władza jest wtedy akceptowalna społecznie, kiedy władca musi się wytłumaczyć ze swoich decyzji i postępowania. Natomiast jak tego nie musi robić, to się wtedy degeneruje. To wtedy rzeczywiście nabiera sensu to twierdzenie Lorda Actona, że władza korumpuje, a władza absolutnie korumpuje absolutnie. Czyli system społeczny, żeby działał, musi mieć jasno sformułowane reguły, i musi mieć tą cechę właśnie przejrzystości. Jeżeli tego nie ma, to ten system się degeneruje i wtedy się dzieją takie rzeczy jak w tym więzieniu Abu Ghraib. To tutaj z kolei przypomina mi się książka Zygmunta Baumana Nowoczesność i zagłada, gdzie on analizuje od strony socjologicznej, jak to się stało, że w środku Europy cywilizacja europejska no, była świadkami palenia ludzi w obozach koncentracyjnych i stawia tezę, że obozy koncentracyjne no nie były chorobą, tylko produktem naszej cywilizacji i zastanawia się, czy my dzisiaj mamy się czego obawiać. A pana zdaniem, jaka jest odpowiedź na to pytanie? To znaczy, moim zdaniem Europejczycy, którzy 1500 lat się wyżynali nawzajem, znaleźli takie rozwiązanie, które niestety nie jest trwałe, w postaci Unii Europejskiej, które przeciwdziała tym najgorszym cechom tej półtora, tego 1500 lat historii, prawda? Bo proszę zauważyć, że takie wojny ideologiczne, one oczywiście były najgorsze w XX wieku, prawda? Bo tam i faszyzm, i komunizm się pojawiały, ale to nie jest nic nadzwyczajnego w dziejach Europy. Na przykład w XVII wieku była tak zwana wojna 30-letnia, która się toczyła właśnie przez 30 lat i ona to była w zasadzie wojna katolików z protestantami. I to była taka wojna światowa w sensie sekwencyjnym, że po kolei wszystkie ważne potęgi europejskie brały w tym udział i ona była tak okrutna, że niektóre regiony Niemiec, tam wyginęło 80% ludności. 80% to znaczy, że prawie nic nie zostało. I to był taki wstrząs, który zaciążył na historii Europy i dopiero w latach 50. XX wieku na dobrą sprawę Europejczycy wymyślili no, takie rozwiązanie, które no przynajmniej przez 80 lat działa, prawda? Aczkolwiek
części z nich to się najwyraźniej znudziło i pojawiają się w różnych miejscach Europy. No, takie głosy odporu przeciwko właśnie owej Unii Europejskiej, co moim zdaniem jest niesłychanie niebezpieczne i ja się tego boję. A wracając do książki Efekt Lucyfera, na czym polega banalność zła, a na czym polega banalność bohaterstwa? Banalność zła to jest, no to oczywiście jest, to jest taka fraza sformułowana przez Hannah Arendt, która właściwie mówi coś takiego, że zło nie wymaga jakiejś nadzwyczajnej siły, zło nawet nie jest paskudne na pierwszy rzut oka, że zło jest do wydobycia z prawie każdego z nas. Wielu na przykład urzędników Holokaustu, takich jak Adolf Eichmann, to byli po prostu urzędnicy, tak? To byli zwyczajni ludzie, którzy mieli na przykład dzieci i psy i kochali te dzieci i psy. Natomiast jak zostali trybikiem systemu Holokaustu, to jakby weszli w to bez reszty. I nie jest tak, że zaczęli bić swoje dzieci i swoje psy, prawda? Nadal byli tymi samymi ludźmi, ale jednak przez to, że stali się trybikami systemu morderczego, no to okazało się, że w nich tkwi to zło. I ta banalność zła, no właśnie na tym polega, że ona w zwyczajnym człowieku to zło tkwi i pewien sposób zorganizowania sytuacji może to wydobyć. Natomiast banalność heroizmu, bohaterstwa, no to chyba jednak troszkę co innego znaczy. To znaczy, ja się zastanawiałem nad tą kwestią, co to właściwie może znaczyć. To tak jak każdy jest zdolny do zła, to każdy też jest zdolny do heroizmu. Niektóre sytuacje bardziej to z człowieka wydobywają. No takim czymś, co przychodzi do głowy, jest obrona swoich bliskich. Ludzie bardzo często, jeżeli są heroiczni, to właśnie jest w obronie bliskich. Do tego stopnia, że nawet odznaczenia takie za odwagę, za poświęcenie są przeważnie dawane tylko tym bohaterom, którzy bronili osób niespokrewnionych z nimi. Natomiast jak bronili osób spokrewnionych, no to jest uważane za coś oczywistego, nie zasługującego na żadne szczególne odznaczanie. Także myślę, że ta teza o banalności zła i banalności bohaterstwa, no, że ona się w sumie sprowadza do takiej idei, że w każdym z nas tkwi ten potencjał, a niektóre sytuacje mają zdolność do wydobywania tego potencjału na wierzch. W książce Zimbardo pojawia się 10-punktowy program stawiania oporu niepożądanym wpływom. Ja Państwu bardzo polecam samą lekturę. Nie będziemy o tym programie tutaj mówić. Wspomnę tylko o, że jeden z punktów brzmi: nie poświęcę swobód osobistych ani obywatelskich w zamian za złudzenie bezpieczeństwa. Polecam tutaj też swój felieton, który dzisiaj został opublikowany pod tytułem Kiedy kolejny Wołyń, Hiroshima. Tutaj pojawia się pytanie, dlaczego Pana zdaniem, Panie Profesorze, powinno się sławić bohaterskie czyny i ludzi, którzy ich dokonują? Ja myślę, że to jest dosyć ważne, żeby to właśnie czynić, dlatego że bardzo często przesłanką ludzkich zachowań jest jak gdyby dostępność umysłowa pewnego sposobu zachowania.
Czyli idea jest taka, że jak na przykład zaktywizujemy człowiekowi w głowie stereotyp staruszka, to przez kilka minut ten człowiek zaczyna chodzić trochę wolniej. To jest taka śmieszna seria eksperymentów, które to pokazały. Czyli, że albo na przykład jak pewnego dnia zapukano do drzwi ludzi z zapytaniem, czy wzięliby udział w kwestii dobroczynnej, to okazuje się, że kilkakrotnie częściej godzą się na udział w takiej kwestii tydzień później, kiedy przychodzi inna osoba i ich zaprasza do udziału w tej kwestii. Czyli jak gdyby to, co jest na górze umysłu, to, co jest zaktywizowane w umyśle, to ma większą zdolność przeradzania się w rzeczywistość. Stąd też to mówienie o bohaterskich czynach no, zwiększa po prostu szansę, że my się też tak zachowamy. I to jest pewnie najważniejsza zaleta tego zabiegu. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan profesor Bogdan Wojciszka, który był między innymi recenzentem książki Filipa Zimbardo Efekt Lucyfera. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się już Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.